Joanna Stańczak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Echo 24. A dzisiaj porozmawiamy o najnowszej wystawie Bilety skarbowe z czasów insurekcji kościuszkowskiej, która znajduje się w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dzisiejszym naszym gościem jest Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Właśnie. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, co w ogóle skłoniło Państwa do zorganizowania takiej wystawy Bilety skarbowe z czasów insurekcji kościuszkowskiej. Co Was tchnęło? Otóż Muzeum Papiernictwa od lat gromadzi wszystko, co związane z papierem. No i jakiś czas temu zainteresowaliśmy się zgromadzeniem całej kolekcji, pełnej kolekcji polskich banknotów. No, a pierwsze polskie papierowe pieniądze zostały wyemitowane właśnie równo 230 lat temu w czasach insurekcji kościuszkowskiej. No i po pewnym czasie, po kilku latach zgromadzenia, kupowania tych obiektów, w ubiegłym roku zamknęliśmy kolekcję. Ostatni bilet skarbowy, którego nam brakowało, trafił do naszych zbiorów. W związku z tym zdecydowaliśmy, że właśnie ten rok, rok jubileuszu insurekcji, rok jubileuszu wprowadzania na kilka miesięcy w zasadzie tych biletów skarbowych, jest tym dobrym momentem, żeby pokazać naszą kolekcję, pokazać nasze zbiory oraz przypomnieć tamte czasy, no, bardzo trudne dla Polski, które zresztą skończyły się utratą niepodległości. No niemniej jednak uważamy, że warto to wspominać. Mm-hmm. A jakie są najcenniejsze eksponaty na tej wystawie? Najcenniejszymi eksponatami są właśnie te bilety skarbowe, o których powiedziałem. W zasadzie wyemitowano kilka sztuk, od 5 groszy do 1000 złotych. Niemniej jednak najcenniejsze to te, które są najrzadziej spotykane, czyli złotówka, 500 zł i 1000 zł. Tych właśnie biletów skarbowych zachowało się od kilkunastu do około 20 paru w ogóle na świecie, w kolekcjach wszystkich kolekcjonerów i muzeów. Zatem rzeczywiście, jeżeli jakiśkolwiek pojawia się gdzieś na jakiejś aukcji, to natychmiast cena szybuje grubo powyżej 100 tysięcy złotych. Zatem akurat te trzy obiekty, złotówka, 500 i 1000 złotych, są najrzadszymi i najcenniejszymi obiektami zaprezentowanymi na wystawie. No to muszę zadać to pytanie, które na pewno wszystkich interesuje, to ile konkretnie są warte? No, najdroższy bilet skarbowy, ten, który ma nominał 500 zł, on jest wart około 500 000 złotych. 500 000 złotych. No to już robi wrażenie. A może Pan opowiedzieć troszkę o historii tych biletów skarbowych i ich roli właśnie w czasie tej insurekcji kościuszkowskiej? Otóż w Europie właściwie już w XVII wieku zaczęły się pojawiać papierowe pieniądze. Takim pierwszym krajem, który wprowadził banknoty, była Szwecja, z tego względu, że tam po prostu płacono takimi namiastkami monet, które były bardzo ciężkie, niewygodne w użyciu. One były wykonywane z miedzi. Miedź bardzo mocno potaniała, w związku z tym, by można było uzyskać odpowiednią wartość tych płacideł, musiały być one po prostu duże, niewygodne w użyciu. W związku z tym banki wydawały właścicielom tych zasobów miedzi odpowiednie asygnaty, którymi można było płacić. Z czasem tego typu formę płacenia wprowadzono również w wielu innych krajach. Natomiast w Polsce rozmowy na temat pieniądza papierowego rozpoczęły się już mniej więcej w latach 70. XVIII wieku. Jednakże był bardzo duży opór szlachty wobec nowej formy płacenia, nowej formy pieniądza. Dlatego w zasadzie nie udało się do lat 90. wprowadzić pieniędzy papierowych. W czasie trwania Sejmu Wielkiego, dokładnie w 1791 roku, Andrzej Kapostas nawet wydał taką publikację, której celem było nakreślenie projektu powstania Banku Polskiego, który miałby emitować polskie banknoty. Nawet w tym wydawnictwie pojawił się projekt takiego pierwszego polskiego banknotu o nominale 10 zł. I rzeczywiście ten projekt można obejrzeć u nas w Muzeum Papiernictwa na wystawie dzięki Ossolineum, które zechciało nam wypożyczyć ten starodruk. Natomiast w tamtym czasie jednak nie udało się przeforsować ustawy dotyczącej wprowadzenia Banku Polskiego, ustanowienia Banku Polskiego i wprowadzenia pieniędzy papierowych. Natomiast gdy nastąpił drugi rozbiór
Polski w 1793 roku, gdy rozpoczęły się przygotowania do powstania, później nazwanego kościuszkowskim, czy też insurekcji kościuszkowskiej, ci, którzy przygotowywali powstanie, wiedzieli, że bez pieniędzy papierowych nie uda się tego powstania zrealizować. Z tego względu, że w tamtym czasie w Polsce nie było na tyle dużo zasobów kruszcu czy srebra, czy innych metali, z których bito monety, i pieniądz papierowy stał się po prostu takim dość dobrym substytutem pieniądza ówczesnego, którym można by było płacić za dostawy żywności, za dostawy odzieży, koni, oraz być może również uzbrojenia dla walczących powstańców. I rzeczywiście powstanie wybuchło w marcu 1794 roku, natomiast już w czerwcu została wydana uchwała, która ustanawiała powstanie dyrekcji biletów skarbowych, oraz już mówiła wprost o emisji pierwszych polskich pieniędzy papierowych, które faktycznie do obiegu weszły w sierpniu, czyli niemal równo 230 lat temu. Dokładnie, mamy teraz taką okrągłą rocznicę. Wystawa jest czasowa. Do kiedy ją możemy obejrzeć? Zaplanowaliśmy ją do 11 listopada bieżącego roku, czyli jeszcze sporo miesięcy. Jeszcze każdy ma czas. Połowa wakacji. Mam nadzieję, że mieszkańcy Wrocławia zechcą przyjechać. Serdecznie zapraszamy, na pewno warto. A skąd pochodzą prezentowane na wystawie te bilety skarbowe? Bo tutaj już pan wspomniał, że coś jest na przykład z Ossolineum. Czy to są dary, czy to są depozyty, czy to zakupy muzealne? Wszystkie bilety skarbowe od 5 groszy do 1000 zł są naszą własnością, są własnością Muzeum Papiernictwa. Muzeum Papiernictwa nabywało te skarby w ostatnich latach głównie z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu dotyczącego rozbudowy kolekcji muzealnych przy dofinansowaniu samorządu województwa dolnośląskiego, oraz my kupowaliśmy je również ze środków własnych, w związku z tym to jest kolekcja nasza. Natomiast na wystawie można zobaczyć sporo starodruków, między innymi właśnie z Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, ale również ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, którzy zajmują się tymi obiektami, między innymi od pana Roberta Jadrycha, który w Polsce jest jednym z najlepszych znawców tematyki dotyczącej pieniądza papierowego z czasów kościuszkowskich. Wszystko tak ładnie, pięknie, ale muszę zapytać, jakie były największe wyzwania w czasie przygotowywań do tej wystawy? No, od tego trzeba zacząć, że największym wyzwaniem było skompletowanie całej kolekcji. Do skompletowania, oprócz tych trzech nominałów, tych najrzadszych, o których wspomniałem, poszło gładko. Natomiast rzeczywiście skompletowanie, dokupienie tych trzech ostatnich było sporym wyzwaniem, ale na szczęście pojawiały się one na aukcjach. Najpierw się pojawił nominał 1000 zł, później 500 zł, na końcu złotówka. Ta złotówka dopiero dotarła do nas w ubiegłym roku. Z kolei jeśli chodzi o takie wyzwania organizacyjne, otóż postanowiliśmy wykonać w ramach tej wystawy, troszeczkę pod kątem tej wystawy, kopię wszystkich tych biletów skarbowych, ale kopie takie, jakie zostały wydrukowane. Otóż warto wspomnieć, że w kolekcjach, w rękach kolekcjonerów oraz w kolekcjach muzealnych znajdują się tylko takie fragmenty asygnat, z tego względu, że asygnaty były dłuższe, dużo dłuższe. Natomiast przy płaceniu nimi odcinano górną część, która pozostawała w seriarzach i miała służyć później do identyfikacji tych pozostałych asygnat przy ich wykupywaniu. Dlatego w rękach kolekcjonerów oraz w kolekcjach muzealnych obecnie znajdują się tylko te bilety skarbowe bez główek, bez góry. Okazało się, że wszystkie góry tych biletów naszych, które my posiadamy w kolekcji, są przechowywane w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tam na nasze zlecenie wykonano fotografię tych główek. No i w programie komputerowym główki zostały dołączone do tych naszych asygnat. No i my po prostu wykonaliśmy w ten sposób rekonstrukcję tych asygnat, jakie wyszły po prostu
w roku 1794 roku z drukarni. Zatem to jest taka spora ciekawostka. To było ogromne wyzwanie z tego względu, że jednak wykonanie ich było dość trudne, ale zdołaliśmy to zrobić i na wystawie można obejrzeć takie całe asygnaty, jakie zaprojektował Andrzej Kapostas i jakie wydrukowano. Natomiast planujemy jesienią tego roku niewielką ilość takich właśnie rekonstrukcji przygotować dla kolekcjonerów. To będzie z pewnością spora gratka dla tych, którzy uwielbiają pieniądze z czasów insurekcji. No właśnie, bo to jest fajna ciekawostka, jeżeli mówimy o tych główkach i o tych biletach, ponieważ one musiały pasować, żeby zostały spłacone. W takim razie, jakie jeszcze informacje i ciekawostki mogą dowiedzieć się odwiedzający, którzy przyjdą na tą wystawę? No, przede wszystkim chcieliśmy poinformować zwiedzających o czasach insurekcji. To był bardzo trudny okres. Po drugim rozbiorze Polski nasz kraj w zasadzie stracił już samodzielność z tego względu, że Warszawa już była wtedy zajęta przez Rosjan. Wprawdzie mieliśmy jeszcze króla, który w zasadzie już nie rządził. Dlatego właśnie powstanie miało za zadanie usunąć Rosjan czy Prusaków z obszarów Polski i odbudować w przyszłości państwo polskie. Niestety to się nie udało. Insurekcja kościuszkowska zakończyła się niestety niepowodzeniem. Polska straciła niepodległość. Rok później nastąpił trzeci rozbiór Polski i przez 123 lata Polski na mapach Europy, na mapach świata niestety nie było. Niemniej jednak warto pamiętać, że wydarzenia z tamtych czasów wywarły ogromny wpływ na świadomość Polaków, którzy nie spoczęli w walce o niepodległość. Zatem insurekcja jest, pomimo że jest powstaniem przegranym, wywarła istotny wpływ na dalsze losy Polski. Tak samo te bilety skarbowe. One wprawdzie były w obiegu kilka miesięcy. Mhm. One nie były ulubionym środkiem płatniczym. Polacy ich nie chcieli. Mieli świadomość, że w przypadku ewentualnej klęski one nie zostaną wykupione, nie zostaną zastąpione tym pieniądzem brzęczącym. I rzeczywiście się tak niestety stało. Natomiast faktem jest, że do obiegu trafiła ich duża ilość, około 7-8 milionów mniej więcej. I rzeczywiście one po zakończeniu powstania, po upadku powstania, straciły ważność i można powiedzieć, że stały się taką troszkę bezwartościową pamiątką w tamtym przynajmniej czasie, z tego względu, że nie można było po pierwsze nimi płacić, po drugie wiadomo było, że nikt nigdy ich nie wykupi. Zupełnie inaczej jest obecnie. Otóż w ostatnich latach jest na nie ogromne zapotrzebowanie, ogromne zainteresowanie i nawet te najniższe nominały, te grosze, 5 groszy, 10 groszy na różnego typu aukcjach osiągają wartości przekraczające 1000 zł, już pomijając te 3, które kosztują najwięcej. To muszę zapytać, jakie znaczenie według Pana mają te bilety skarbowe dla polskiego dziedzictwa narodowego i dlaczego warto je zobaczyć? Najistotniejszą kwestią jest to, że to są po prostu pierwsze polskie pieniądze papierowe. W tamtym czasie w wielu krajach wprowadzano asygnaty papierowe, już wspomniałem o Szwecji, ale podobnie było w Anglii, podobnie było we Francji, w Austrii, w państwach włoskich. Zatem Polska tutaj była tak troszkę krok z tyłu za tamtymi krajami, ale rzeczywiście w tamtym czasie polskie społeczeństwo zdobyło pierwsze, jak już wspomniałem, niezbyt dobre doświadczenia z pieniędzmi papierowymi. Poza tym na tych pieniądzach papierowych nadrukowane są różnego typu symbole narodowe, symbole walki. W związku z tym ich forma graficzna jest bardzo ciekawa. Pomimo że było bardzo mało czasu na ich zaprojektowanie i wydrukowanie, mimo to Andrzej Kapostas oraz jego współpracownicy stanęli na wysokości zadania i zdołali od czerwca do sierpnia zaprojektować i wydrukować bilety skarbowe, które są stosunkowo dobrze zabezpieczone.
zabezpieczone jak na tamte czasy. One mają specjalne znaki chemiczne, specjalne nadruki. No i jeszcze ta kwestia tej główki i pozostałej części asygnaty. Zatem to jest na pewno sukces tamtych czasów. I tak przyznam, troszkę nawet zapomniany z tego względu, że teraz bardzo często kolekcjonerzy, widząc je, no, chcą je mieć, no bo to są pierwsze polskie pieniądze papierowe. Natomiast naszym celem, jednym z celów oczywiście naszych, jest przypomnienie tych właśnie bohaterów, którzy walczyli o zachowanie niepodległości nie na polu walki, tak jak Tadeusz Kościuszko, czy Kiliński, czy nawet Bartosz Głowacki, ale właśnie walczyli o zachowanie niepodległości, wprowadzając nowe mechanizmy finansowe, które miały zapewnić środki do prowadzenia walki. Czy młodsze pokolenia wykazują zainteresowanie właśnie taką wystawą? Tak, tą wystawą interesuje się wiele osób. Oczywiście interesują się kolekcjonerzy, ci, którzy gromadzą pieniądze papierowe i nie tylko pieniądze papierowe, ale również wśród wszystkich zwiedzających, bez względu na wiek, no, robią wrażenie te pierwsze, no właśnie pieniądz robi wrażenie na każdym. Między innymi to jest też jeden z powodów, dla którego Muzeum Papieżnictwa zaczęło gromadzić te kolekcje. Zatem no, w zasadzie wszystkie wystawy numizmatyczne, które realizowaliśmy, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Ta szczególnym z tego choćby względu, że prezentuje te pierwsze polskie pieniądze papierowe. Ja zapraszam Państwa do odwiedzenia tego muzeum i faktycznie zobaczenia tej wystawy, ponieważ ekspozycja zdecydowanie przenosi nas w takie czasy ważnego okresu w historii Polski, więc naprawdę warto. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dziękuję Pani serdecznie. Państwa zapraszam do Muzeum Papiernictwa. Dziękuję bardzo. Thank you.